przynieśli, stanęli i rzekli: Młodzieńcze, Tobie mówił wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził nóc. I rozeszła się na wieść o nim po całym Judei i po całej okolicznej Judei. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, z pewnością zauważyliśmy więź łączącą dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym prorok Eliasz wskrzesza dziecko kobiety będącej głową rodziny, a więc wdowy. Z dzisiejszą Ewangelią, gdzie z kolei Jezus wskrzesza młodzieńca z nagi, młodzieńca będącego też synem wdowy. I ten młodzieniec z pierwszej Księgi Królewskiej opowiada o tajemnicy śmierci, o swoim przechodzeniu przez śmierć. I ten młodzieniec dzisiejszy Ewangelii też zaprasza do spojrzenia na tajemnicę śmierci. Jakim jest spojrzenie na tajemnicę śmierci pośród naszego polskiego horyzontu? Otóż wydaje mi się, że spojrzenie na śmierć niesiemy w nas, pośród naszego polskiego horyzontu, niejako podwójne dziedzictwo i jednocześnie podwójną perspektywę. Wymiar pierwszy. Jaki ślad pozostawia w nas dziedzictwo filozofii, ideologii marksistowskiej. Bardzo sugestywnie podsumował stosunek myśli Karola Marksa do kwestii śmierci znany współczesny włoski publicysta Vittorio Messori w jednym z rozdziałów swojej książki zatytułowanej Wyzwanie wobec śmierci, nadzieja chrześcijańska, rzeczywistość czy złudzenie. Rozdział ten zatytułował 10 tysięcy stron, 3 dni. 10 tysięcy stron, 3 dni. I w tym rozdziale podaję, że wszystkie dzieła Karola Marksa liczą około 10 tysięcy stron. Są to setki tysięcy linii tekstu. I wśród tych setek tysięcy linii tekstu znajdują się jednak dosłownie jedynie trzy linii. Trzy linijki na setki tysięcy linii poruszające temat śmierci. Tylko trzy linijki. Jakby mimochodem w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych z roku 1844 Karol Marks napisał, że śmierć jawi się jako trudne zwycięstwo gatunku nad jednostką. Konkretna jednostka jest istotą określoną gatunkowo i jako taka jest nieśmiertelna, pisze Karol Marks. Człowiek więc umiera, ale gatunek trwa i w tym sensie ludzkość jest nieśmiertelna, chociaż człowiek nie. Marks bardzo jednoznacznie unikał jakiegokolwiek podjęcia tematu śmierci przez ponad 30 lat.
Musiał powrócić do tego niewygodnego bardzo dla siebie tematu. W liście do przyjaciela, któremu zmarł ktoś z jego bliskich. Próbując określić, jaka powinna być najbardziej właściwa postawa wobec faktu śmierci bliskiej osoby, sugerowałby, cytuję, zapomnieć, ukryć, udawać, że nic się nie stało. Umarła ci bliska osoba, zapomnij, ukryj to, udawać, że nic się nie stało. Dla filozofii marksistowskiej śmierć okazała się bardzo niewygodnym tematem wobec niemożności elementarnego poradzenia sobie z zagadnieniem śmierci. Całkowicie pomijano to zagadnienie w refleksji filozoficznej czy społecznej. Milczenie twórcy systemu stało się obowiązującą koniecznością narzuconą przez logikę systemu, który stanął wobec niemożliwego do rozwiązania problemu. Pomimo tego, że na całe szczęście filozofia i ideologia marksistowska z wielkim trudem zakorzeniała się, jeżeli w ogóle to miało miejsce, w umysłach, duszach, synów i córek naszej ojczyzny, to jednak jakiś ślad umykania, jakiejkolwiek refleksji nad śmiercią chyba w tych polskich duszach pozostał. To pierwszy element, który trzeba uwzględnić w refleksji nad śmiercią pośród naszego polskiego horyzontu. I element drugi. Jakiś wpływ na nas wywiera jedna kultura postchrześcijańska, którą zdaje się coraz bardziej zanurzać współczesny świat. Cywilizacja postchrześcijańska, która mówi, że chrześcijaństwo tu było obecne. To, co miało do nagla kulturze, cywilizacji, ludzkości, to już dawno. Teraz wkraczamy w kulturę postchrześcijańską, po chrześcijańsku. Otóż ta cywilizacja postchrześcijańska też ucieka od śmierci, ale w zupełnie inny sposób. Z jednej strony śmierć pojawia się nadzwyczaj często w różnych filmach wojennych, horrorach, w tak zwanych filmach akcji, w relacjach z różnych wydarzeń, czy proponowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym graniach. Z drugiej ze strony jest niezwykle mało, bardzo poważny, pogłębiony refleksji nad zagadnieniem śmierci. Współczesna cywilizacja postchrześcijańska zdaje się chcieć tak przesycić człowieka obfitością przekazywanej śmierci w jej najprzeróżniejszym odcieniu, by rezygnował on z jakiejkolwiek poważnej nadmiarowości, w myśl zasady, że im bardziej się ze śmiercią osłuchamy, opatrzymy, tym mniej będzie od nas trwożyć. Swoistymi symbolami współczesnej cywilizacji postchrześcijańskiej są Coca-Cola, strzykawki do heroiny i czasopismo Playboy, którego założyciel wydał następującą dyrektywę. W Playboyu nie wolno mówić o dzieciach, o więzieniach, o nieszczęścia, o starości, o chorobie. Nade wszystko jednak stanowczo zakazane jest mówienie o śmierci. I moi drodzy, choćby z tych dwóch racji podjęcie tematu śmierci wydaje się sprawą bardzo aktualną, zwłaszcza jeśli zaprasza nas do tego dzisiejsza liturgia słowa, w swoim pierwszym czytaniu
pokazującym wskrzeszenie dziecka pewnej gwiazdy przez Eliasza i w Ewangelii, gdzie z kolei Jezus wskrzesza młodzieńca z nami. I w jednym i w drugim wypadku matka jest świadkiem śmierci swojego syna. I towarzyszy mi jako temu, co następuje tuż po jego śmierci. I ten jeden i drugi wypadek znajduje swój szczyt, swoje apogeum w śmierci najważniejszego syna ludzkości, jakim był i jest nasz Pan Jezus. Także Jezusowa Matka, która króluje tu pośród nas, jako Matka Boża Łaskawa, główna patronka stolicy, także ona musiała przejść przez dramat śmierci swojego syna i towarzyszyć w tym, co działo się potem. Ale sądzę, że te trzy matki z pierwszej Księgi Królewskiej, z fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, z dzisiejszej Ewangelii i Matki Bożej. Te trzy matki ukazują nam nie tylko rzeczywistość niezwykle dramatyczną śmierci własnego syna, ale zapraszają do tego, żeby spojrzeć na to, jak Bóg ma siłę, ma moc nad śmiercią człowieka. W pierwszym czytaniu tę moc objawia poprzez posługę wielkiego, starotestamentalnego proroka Eliasza. W Ewangelii ukazuje natomiast dzisiejszej moc Chrystusa potężniejszą śmierci. W zmartwychwstaniu objawia się definitywne zwycięstwo nad śmiercią. W trakcie tej liturgii Najświętszej Ofiary pragniemy powierzać Bogu wszystkie sprawy naszych uczestników, także tych, którzy odeszli. Jeden z wielkich polskich poetów, Adam Pasnych, kiedyś napisał. Grób proroka, mędrca, bohatera, jasnych żywotów stanie się kołysko. A więc przy grobie, przy grobach tych, którzy odeszli, rodzi się coś nowego. Przy grobach wielkich Polaków, przy grobach wierzchów narodowych możemy przekazywać także określone tradycje, określoną spuściznę całej naszej ojczyzny. Zechcieli więc, przeżywając tę dzisiejszą liturgię Najświętszej Ofiary, w której jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na tajemnicę śmierci, ale także i pokonywania śmierci przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez wielkiego starotestamentalnego proroka Eliasza. Chcielibyśmy wspomnieć o tym aspekcie, jakim jest danina śmierci tych, którzy żyją przed nami. Jutro kolejny 10. dzień miesiąca, który wielu spośród nas zachęci do refleksji nad tymi, którzy odeszli w tragicznych okolicznościach 10 kwietnia 2010 roku. Spojrzenie na życie przez perspektywę śmierci jest spojrzeniem niezwykle twórczym. Spojrzenie na dzieje naszych ojczyzn przez perspektywę śmierci tych, którzy żyli przed nami, jest też spojrzeniem niezwykle bogate. Zechciejmy w tę głębię, w to bogactwo zanurzyć się
świadomi tego, że Bóg, który jest Bogiem życia, daje życie poprzez śmierć. I że także ze śmierci tych, którzy odeszli, w tym także ze śmierci tych, którzy odeszli, nie oczekiwali, że wcześniej Bóg może wyprowadzić wielkie dobro. Dobro, które będzie może pracować nową jakością życia. Tego typu spojrzenie będzie jednak spojrzeniem pełnym, jeżeli rozmysłowimy sobie, że także tajemnica śmierć prowadzi nas w pełne życie. I ku tej ojczyźnie, która jest ojczyzną niebieską, ojczyźnie, w której nie będzie już żadnej śmierci. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,